Któż jak Bóg? Uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej. Czytamy następującą Ewangelię. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Dwa zdania, ale pełne głębi. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Wybrała się, to znaczy, chociaż wydaje się, że działa impulsywnie i być może nie przemyślała tej decyzji, to jednak to słowo rozwiewa wszelkie wątpliwości. Maryja przygotowywała się do tej drogi. Nie była bezmyślna, mimo że świadoma pełni łaski, nie porzuciła zdrowego rozsądku. Co więcej, dowiadujemy się, że poszła z pośpiechem, biegła, tak jakby coś ją ciągnęło lub popychało. Gdzie szła? Szła w góry. A może po prostu szła w górę, bo ostatecznie przecież życie Matki Bożej to nieustanny bieg ku górze, do nieba, do swojego Syna. Maryja wchodzi do domu i pozdrawia Elżbietę. Zaprosić Maryję do swojego domu. Wielu ludzi wiesza obrazek Matki Bożej, bo to jest święta, która wchodzi pod nasz dom, pod nasz dach i tam szuka nas, pozdrawia. To wielka rzecz, mieć Maryję u siebie w domu. A ty masz jakąś figurkę Matki Bożej w swoim domu? A może obrazek? A może codziennie odmawiasz różaniec z pośpiechem? Bo spieszysz się, myślisz, może nie zdążę. Zaprośmy Maryję, ona już się wybiera, jest gotowa. Pobiegnie z pośpiechem, zaprowadzi nas do nieba. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.